Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować dwa polskie serwisy porcelanowe z okresu międzywojennego. Przepiękne i niewątpliwie bardzo mi bliskie. Oczywiście z kolekcji Muzeum Śląskiego w Katowicach. Dlaczego są mi tak bliskie? Wiąże się to z moją poprzednią pracą w Muzeum Mazowieckim w Płocku, gdzie wkrótce otworzy się kolejna ekspozycja stała, poświęcona sztuce w dużej mierze designowi dwudziestolecia międzywojennego. Mamy do czynienia z dwoma wyjątkowymi serwisami porcelanowymi, właśnie z okresu międzywojennego, właściwie z lat 30., projektu Bogdana Wendorfa, wyprodukowanymi w fabryce porcelany i wyrobów ceramicznych w Ćmielowie. Wytwórnia była i jest nadal bardzo znaną, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy współpracowali z nią świetni projektanci, nie tylko Bogdan Wendorf, osiadły w Paryżu i właśnie dający projekty m.in. kuli, także innych fasonów, takich jak kaprys i płaski dla Ćmielowa. Artyści tacy jak Tadeusz Szafran, Franciszek Kalfas, Józef Szewczyk, Bogumił Marcinek, wpisywali się świetnie w tendencje, które panowały wówczas w designie, wszędzie właściwie, można powiedzieć, w całej Europie. A z drugiej strony też wytwórnia święciła wtedy swoje triumfy na różnych wystawach ze względów materiałowych, można powiedzieć. To była świetnej jakości porcelana. Między innymi na wystawach w latach 20. w Rzymie czy w Paryżu wytwórnia ćmielowska zdobywała nagrody, i to znakomite, bo i złoty medal, bo i Grand Prix, i eksportowano te produkty do różnych krajów, takich jak Egipt, Turcja i nawet Stany Zjednoczone. Są to serwisy do kawy, mokki, i proszę zwrócić uwagę nie tylko na przepiękny dzbanek, na znakomicie ukształtowaną cukiernicę, na filiżanki delikatne, małe, drobne, ze spodkami, ale również na mlecznik, który właśnie świadczy o tym, że serwis jest kawowy, a nie herbaciany. I proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną bardzo istotną rzecz, przynajmniej w tym przypadku, mianowicie na tace. Niewątpliwie niewiele serwisów właśnie z tego fasonu zachowało się z tym elementem całego kompletu. W każdym razie nie wiadomo mi o innym egzemplarzu, który znajdowałby się w polskich zbiorach. Dwa serwisy, ten sam fason, kula, natomiast proszę zwrócić uwagę, jak odmienne finalne efekty wizualne. Serwis bardzo taki delikatny, prawda, w swojej dekoracyjności, z tymi elementami, które uzyskano za pomocą techniki kalkomanii i zapewne aerografu. Drugi serwis, można powiedzieć, jest na wskroś polski, utrzymany w polskich barwach narodowych, biel i czerwień. Oczywiście spotyka się również inną kolorystykę, między innymi właśnie biel połączoną z kobaltem, a ten niewątpliwie musiał towarzyszyć różnym naszym dyplomatom, tak samo jak inny serwis ćmielowski z tamtego okresu o nazwie Empire, specjalnie zaprojektowany i wykonany dla prezydenta Ignacego Mościckiego. Oba serwisy, tak jak bardzo wiele innych, do dziś przecież są złocone. Proszę zwrócić uwagę na krawędzie dzbanka, filiżanki, tacy. Rzeczywiście to złocenie dodaje im i elegancji, i wykwintności. Na pewno były to serwisy, na które mogli sobie pozwolić raczej zamożni obywatele II Rzeczypospolitej i inni, którzy nabywali je w zagranicznych sklepach. Serwisy zaprojektowano w estetyce Art Deco, typowej dla lat międzywojennych. Art Deco to przede wszystkim geometryzacja, rytmizacja, kontrastowe barwy, które mają ze sobą współgrać zarazem, bardzo często luksus, wyrafinowanie. I rzeczywiście odbijają się te wytyczne stylu w kształtach poszczególnych elementów naszych serwisów. Natomiast warto pamiętać również o tym, że nie wszystko powstawało między innymi w ramach Art Deco,
od linijki. Warto popatrzeć na tacę. Przecież wydaje się, jeśli chodzi o jej formułę, bardzo udomowiona, klasyczna. Postanowiliśmy intensywnie rozwijać kolekcję rzemiosła artystycznego, tudzież designu Muzeum Śląskiego w Katowicach i wyrażam głęboką nadzieję, zapewne tak jak moi koledzy, że doczekamy wkrótce ekspozycji stałej, poświęconej właśnie sztukom użytkowym w naszym muzeum. Bardzo liczymy na Państwa inicjatywy. Proszę dzielić się z nami swoimi przeżyciami, wspomnieniami, refleksjami związanymi z wyposażeniem Państwa domów, szczególnie w tym przypadku z ceramiką, z fajansem, z kamionką, z porcelaną. Jeżeli mają Państwo w swoich domach obiekty, które mogłyby się znaleźć w kolekcji designu Muzeum Śląskiego w Katowicach i chcą Państwo tworzyć z nami te zbiory, zapraszamy do kontaktu.